Witam widzów portalu sportagit.pl. Jesteśmy po sparingu olsztyńskiego szczypiorniaka z olsztyńską Warmią Energa, który Warmia Energa wygrała 36 do 24. Jest z nami trener Warmii, pan Jarosław Knopik. Witam, panie trenerze. Dobry wieczór. Panie trenerze, proszę powiedzieć na początek, jak pan ocenia ten sparing? No, na jakąś głębszą analizę i ocenę przyjdzie czas jutro pewnie, albo dzisiaj jeszcze późnym wieczorem. Tak na gorąco mogę powiedzieć, że bardzo cieszymy się w ogóle, że mogliśmy zagrać w tym terminie, bo planowaliśmy akurat po zakończeniu, powiedzmy, takiej pracy treningowej, doskonalenia tych wszystkich elementów, nad którymi pracowaliśmy, żeby przećwiczyć je w walce sportowej, i jak najbardziej cieszymy się, że Szczypiorniak się zgodził na tą naszą propozycję i mogliśmy z nimi w warunkach meczowych potrenować. Cieszy mnie fakt, że dużo tych rzeczy, nad którymi pracowaliśmy na treningach, zostało w tej grze użytych i że zawodnicy zmienili troszkę myślenie i przestawili się na tą pracę, którą teraz wykonujemy. Cieszy mnie fakt, że bardzo dużo biegaliśmy do przodu i staraliśmy się być aktywni w obronie, więc to są te największe powody takie na gorąco, które warto podkreślić. No właśnie. Najważniejsza tutaj sprawa, na którą ja osobiście zwróciłem uwagę, to chyba to, że gra statyczna, gra pozycyjna była w końcówkach połów, tak? W końcówce pierwszej i w końcówce drugiej połowy, natomiast przez resztę czasu meczu to było bardzo szybkie, bardzo dynamiczne spotkanie. No tak, tak. Ja wcześniej podkreślałem, że będziemy chcieli być bardzo aktywni w obronie i z tej obrony starać się praktycznie za każdym razem biegać do szybkiego ataku, więc trochę to tak wyglądało może momentami jak taka gonitwa, jak takie dwa ognie, ale to było celem tego grania i tego sparingu, żeby jak najwięcej piłek starać się w szybki sposób przenieść na stronę przeciwnika i doprowadzić do sytuacji rzutowych. No i to się momentami, fragmentami udawało. Proszę powiedzieć, jak przebiegają przygotowania, bo to już praktycznie końcówka, ale jak przebiega ta runda przygotowawcza? No tak, tak. Już kończymy pewien etap, już wszystkie rzeczy i w starym roku i na początku tego nowego roku udało się wprowadzić, udało się przećwiczyć, więc jesteśmy praktycznie w pełni przygotowani już do drugiej rundy. Jeszcze pewne elementy przećwiczymy w tym tygodniu i postaramy się je wprowadzić na turnieju w Korszach, a już od przyszłego tygodnia misja Elbląg i będziemy przygotować się już pod danego przeciwnika. W tym wypadku będą to meble Wójcik Elbląg. No właśnie, jest pan zadowolony z obsady tego turnieju w Korszach, bo to trzeba zaznaczyć, że to jest nowum w Olsztynie, że Warmia organizuje turniej. No co prawda w Korszach, ale to niedaleko, jest gospodarzem i to w świecie tutaj takiego piłki ręcznej w Olsztynie to jest nowum i duża niespodzianka, że Warmia zorganizowała turniej. No tak, do tego dążyliśmy. Ja od samego początku chciałem taki turniej zagrać właśnie, żeby też zagrać tak, zagrać u siebie, czy powiedzmy organizować ten turniej przez siebie. I tak, z obsady jestem zadowolony. Od samego początku chciałem, żeby był jeden zespół z przeciwnej grupy, czy z grupy B, czy z grupy C pierwszej ligi. Też chciałem, żeby jeden zespół był z naszej grupy, więc udało się tak to zorganizować i tak zaprosić, że ta obsada turnieju i wydaje mi się, że sama gra w niedzielę będzie stała na fajnym poziomie i dużo wyciągniemy z tego grania. Proszę mi powiedzieć, jak ze znajomością drużyny? Już zapoznał się pan tak na 100% z zespołem. Czy jeszcze gdzieś tam pan widzi jakieś luki w tej swojej wiedzy trenerskiej? Jak to wygląda? Znaczy, wydaje mi się, że już dotarłem do zawodników i indywidualnie, i zespołowo, czy w grupach już staram się rozumieć ich podejście i wydaje mi się, że dogadujemy się na dobrej stopie. Oczywiście jeszcze obserwuję, tak? Obserwuję, bo to nasze pierwsze granie towarzyskie dzisiaj, później będzie turniej, potem mecz ligowy, więc no nie można powiedzieć, że w 100% wiem już, jak każdy funkcjonuje, jakim jest człowiekiem i tak dalej. Na to potrzeba czasu,
ale z tej perspektywy typowo trenerskiej wydaje mi się, że na tyle już zespół poznałem i zawodnicy poznali moje metody pracy, że dogadujemy się. Dzisiaj ten sparring ze Szczypiorniakiem, ale widziałem, że ta grupa młodych zawodników dzisiaj grała ze strony Szczypiorniaka. Tych zawodników, którzy wspomagają w armię w graniu. Czy pan z tych zawodników będzie jeszcze korzystał? Tak, jak najbardziej. Na początku umówiliśmy się w ten sposób, że w pierwszym graniu ja chciałem zobaczyć tych zawodników przeciwko naszemu zespołowi, więc od samego początku z trenerem Targońskim umówiliśmy się, że takie granie będzie obowiązywało i że oni zagrają przeciwko nam, ale teraz już po tym graniu na pewno dwóch czy trzech chłopaków zaproszę na trening i zabiorę na turniej do KOR, żeby zobaczyć, jak oni funkcjonują w naszej grupie, bo tak jak podkreślałem, jest to zdolna młodzież i chcemy na pewno z niej korzystać. No właśnie, bo z kilkoma zawodnikami tutaj po meczu od razu pan rozmawiał. Tak, tak. No już zdradziłem niektórym, no nie wiem, zobaczymy, czy dobrą, czy złą nowinę, ale że mają do nas dołączyć, przyjść na trening i pojechać z nami na turniej. No dobrze, moim i państwa gościem był Jarosław Knopik, trener w Armii Energa Olsztyn po wygranym sparingu ze Szczypiorniakiem Olsztyn. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, dobranoc.